Maciej Sulęcki przed piątkową walką w Filadelfii z Gabrielem Rosado nie może narzekać na brak zainteresowania swoją osobą w USA. Na Polaka w przypadku zwycięstwa czekają bardzo ciekawe propozycje pojedynków. Promotor Eddie Hearn zdradził w weekend, że zwycięzca walki Sulęcki-Rosado będzie bardzo bliski walki w czerwcu z mistrzem świata WBO wagi średniej Dimitriusem Andrade. To jednak nie wszystko. Szef grupy Matchroom Boxing oznajmił także, że Sulęcki jest jednym z potencjalnych oponentów byłego czempiona kategorii średniej Gennadija Golovkina. Pięściarz z Kazachstanu kilka dni temu podpisał kontrakt z platformą DAZN i wróci na ring 8 lub 15 czerwca. Myślę, że rywal dla Golovkina zostanie ogłoszony w ciągu kilku dni. Mam wrażenie, że Golovkin będzie chciał zmierzyć się z kimś z czołówki i będzie poszukiwał takiego rywala jak Sulęcki, powiedział Hearn. Warto przypomnieć, że do Triple G przymierzany jest także inny Polak, Kamil Szeremeta. Walkę Macieja Sulęckiego z Gabrielem Rosado pokażą w Polsce TVP1 i TVP Sport. Transmisja także w internecie na sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport.